Wszystkie dziewczyny, które zmagacie się z tą diagnozą, albo właśnie rozpoznajecie u, u siebie prawdopodobnie PCOS. Nie dajcie sobie wmanipulować i wprojektować w głowę, że jest to choroba nieodwracalna. Nie dajcie się godzić z tym, że już Was z tego nikt nie wyleczy, bo to jest odwracalne. Tam jakoś nawet nie się się, nazywa te dziewczyny. Nie dajcie się dokładnie do tego dążę, nazywać cysterkami. Wstyd Hańba nazywanie siebie cysterką z PCOS-em, bo to jest manipulacja właśnie tych firm, wielkiego bik, nie powiem czego, które zrobi wszystko, żebyście już pogodziły się z tym, że leki będzie trzeba brać do końca życia. Nie można tak po prostu godzić się z czymś, co jest odwracalne i dać sobie spokój.